Proszę Państwa, jesteśmy na Lubelszczyźnie, na plantacji Aroni. Lubelszczyzna ma bardzo duże bogactwo owoców jagodowych, czyli nazwanych na dzisiaj na świecie super owocami. Za tymi owocami rozgląda się cały cywilizowany świat. My mamy największy potencjał w tej produkcji. Mamy bardzo duże tradycje i klimat. Jest to typowy klimat kontynentalny, że są dni gorące w okresie jesieni, a zimne noce. Zimne noce dają nam wybarwienie, czyli antocjany, i dają nam zmianę skrobi w cukier. I one są smaczne. Takich owoców, mimo tej samej aronii, nie da się powtórzyć ani w Grecji, ani w Chorwacji. Super owoce są to owoce o najwyższej zawartości antocjanów. Począwszy od truskawki, która ma kolorystycznie jest przepiękna, smakowo jest idealna, przechodząc przez poziomkę, malinę, owoce w miarę upływu dni nam coraz bardziej wybarwiają się. I można sprawdzić to, że właśnie truskawka, malina, borówka, porzeczka i wyżej, czym ciemniejsze, tym mają więcej antyoksydantów, więcej antocjanów. Im późniejszy owoc, tym amplituda temperatur jest wyższa i jest wybarwienie i wycukrzenie tego owocu. I właśnie późno owoce zbierane, takie jak na przykład aronia, ma największe walory i smakowe, i antocjanowe. Proszę Państwa, chciałbym pokazać właśnie to wybarwienie, o którym przed chwilą mówiliśmy. Właśnie aronia zbierana w najpóźniejszym okresie ma najbardziej intensywną barwę. Wnioskujemy z tego wizualnie, że ona zawiera najwięcej antocjanów i najwięcej oksydodotlantów. I to jest ten owoc, który uwieńczy super owoce wymienione poprzednio. Aronia, według wielu badań, jest najzdrowszym owocem na świecie. Jest to antidotum na choroby cywilizacyjne i na zanieczyszczenie środowiska. Dlatego polecam aronię i sok aroniowy na co dzień.